Dzień dobry, siemanko. Witam w 356 filmiku o gitarach. 356. 356 filmik o gitarach będzie o gałce ton w gitarze. I będzie fogiem gościnnym. I od razu na początku chciałem zaprosić do kręcenia swoich fogów i do tego, żebyście też uczestniczyli w grze, tworząc coś. Jeśli macie jakąś wiedzę, to się nią dzielili, a ja ją chętnie wrzucę ze swoim komentarzem, tak jak właśnie to czynię teraz. Tutaj pozdrawiamy Fogowicza, który nazywa się Medawk, po angielsku Medawk, ale mówi na siebie Medawk. Jest generalnie basistą raczej i rowerzystą. Pochodzi chyba z Wrocławia, z tego co kojarzę. No i ma swój kanał gitarowy. Ten kanał nazywa się Medawk właśnie na YouTubie. Medawk. I na tym kanale sobie można różne rzeczy fajne znaleźć, ale właśnie nasz Fogowicz tutaj podesłał mi filmik swój na temat gałki ton w gitarze, czyli tej, która tutaj nam tak naprawdę, jak on to mówi, to nie jest to gałka ton, tylko jest to wycinanie wysokiego pasma, taki potencjometr, który to wycina. I generalnie będzie mówił on o tym, że jaka jest różnica, jeśli tej gałki w gitarze nie ma, a jaka jest różnica, jak ta gałka w gitarze jest, tylko że jest rozkręcona na maksa, czyli ten potencjometr jest otworzony. Tam wszystko jest pięknie pokazane i naprawdę bardzo, bardzo dobrze to pokazał. A ja tytułem wstępu chciałem po prostu powiedzieć troszeczkę o gałce ton jako tako. Ja się nie jestem jakimś specjalnym fanatykiem tego, żeby tą gałkę mieć. Wiele lat temu usłyszałem tą teorię, że tak naprawdę powinno się ją odciąć nożyczkami i jak jej nie ma, to gitara gra lepiej. Wielokrotnie odcinałem ją nożyczkami i wielokrotnie rzeczywiście być może nawet gitara zagrała lepiej, a być może tylko tak sobie pomyślałem, bo odciąłem i chciałem tak pomyśleć. To już każdy z Was musi sobie samemu sprawdzić, chyba że obejrzy filmik do końca i dowie się tego, co nam pokazuje Medaw, bo on to wszystko ładnie udowadnia. Ale generalnie dużo z Was na pewno słyszało o tym, że ta gałka w ogóle jest niepotrzebna. Dużo z Was z drugiej strony będzie mówiło, że jest to w ogóle jedna z ważniejszych gałek, jaka istnieje w gitarze i tak naprawdę to ksantyp nie ma racji. Ale ksantyp nigdy nie ma racji, bo ksantyp mówi tylko to, co myśli. Nie musi mieć racji. W każdym bądź razie, jeśli chodzi o gałkę ton, oczywiście, od razu tutaj się przyznaję, w wielu gatunkach muzycznych gałka ta cały czas się przydaje i cały czas są gatunki muzyczne, jak na przykład jazz, gdzie gitarzyści tej gałki rzeczywiście konkretnie używają. Więc tutaj mam rację, tak samo jak wy macie rację w tej kwestii. Ci wszyscy, którzy mówią, że racji nie mam. Natomiast w muzyce metalowej, w ciężkim łojeniu riffowym, gałka ton moim zdaniem jest zupełnie do niczego w gitarze niepotrzebna i dlatego sobie ją wycinałem nożyczkami. Historia gałki ton wiąże się z historią firmy Fender, czyli z naszym tutaj prekursorem w ogóle, jeśli chodzi o gitarę elektryczną. I pierwszy, jak wiecie, pierwsza seryjna gitara elektryczna to był Telecaster. Telecaster ma gałkę volume, czyli gałkę głośności, volume, i gałkę ton, czyli gałkę właśnie barwy, czyli tonę. Tonę, rzucicie mi koło. W każdym bądź razie wszystko to było po to, wzięte jest to troszeczkę z gitary typu slide, oczywiście też, no bo tam też taka gałeczka się pojawiła, na życzenie właśnie gitarzystów, a że Fender robił na początku gitary typu slide elektryczne i piece do tych gitar, to ci gitarzyści slide, tam kantrowcy chcieli tą gałeczkę jeszcze mieć taką właśnie do barwy. A dlaczego? A dlatego, że w pierwszych wzmacniaczach Kaufmann Fender, o takie właśnie tutaj, KNF, to są pierwsze Fendery, nie było nic poza gałką volume. Jak widzicie, to jest jedna gałeczka, która po prostu nam ścisza lub podgłasza taki wzmacniacz. Sytuację, o proszę, widzicie? Tutaj jest rzeczony właśnie tak jak niby, że z Telecastera, tak jakby wzięte. I te wszystkie stare po prostu piece tego typu, takie pierwsze, które Fender zaczął wypuszczać, nie miały tej gałeczki ton. To się zaczęło dopiero pojawiać trochę później w jakichś tam Bassmanach i w innych, że naprawdę ta kolekcja zaczęła się. Widzicie, tutaj na przykład są Bassmany i są dwie gałki, czyli będzie volume i już będzie ta gałka od barwy, czyli już tutaj jest ekwalizacja we wzmacniaczu, ale to był rok 52, a Kaufmany, czyli to jak zaczynała się cała ta sytuacja, to był rok 49 na przykład, więc
45, czyli zaraz po końcu wojny, więc przez 7 lat musieli dojść do tego, jak to wbudować, można sobie tutaj ładnie wzmacniać. No oczywiście potem całość się już zrobiła taka, że mieliśmy normalną, rozbudowaną korekcję, którą znacie z dzisiaj. Więc taka gałka od tych tonów była właśnie po to, ażeby gitarzysta grający sobie na właśnie tam telekasterku mógł sobie mieć tutaj pilota do swojego wzmacniacza i po prostu jakoś tam zmieniać jego brzmienie, no jeśli potrzebował troszeczkę rzeczywiście sobie zamulić, a takiego tutaj telekastera czasem zamulić warto, bo jak wiadomo to ryczy on konkretnym twangiem i daje szklanką po uszach, a jeszcze bardziej stratocaster, to czasem to się mogło mu przydać, tak, jeśli nie miał tego we wzmacniaczu. No jak oni mieli to potem tak zrobić, że nagle mieli obciąć to i zrobić, że jest jedna gałka? Co, mieli nagle powiedzieć, że to była bzdura i nagle zmienić cały typ gitar i w ogóle nagle robić tak, że tylko będzie jedna? Tym bardziej, że jeszcze były takie gatunki muzyczne właśnie, gdzie tej gałeczki czasem się używało i niektórzy używali różnych wzmacniaczy, gdzie to też się mogło przydać. I jak nie mieli jeszcze tych wszystkich efektów, nie mieli jeszcze tych wszystkich różnych equalizerów nożnych i wszystkiego takiego, co my teraz znamy, ale nie mieli żadnych cyfrowych piecy, tylko takie wszystko było jeszcze nie wiadomo jak i z czego zrobione, no to chcieli to mieć tak, żeby mieć właśnie to sterowanie. Najpiękniejszym przykładem gałki ton to jest oczywiście tutaj gitarka o Fender Stratocaster, gdzie mamy dwie gałeczki ton w tej gitarze. I dzięki temu możemy sobie korygować ten przetwornik osobną gałką i ten przetwornik osobną gałką, więc jest już to, tutaj zrobili już po prostu taki bajer w Fenderze, wymyślili to w ten sposób, żeby właśnie zabajerzyć jakąś nowością gitarzystów i rozwinęli to w ten sposób. Tu mamy takiego fake Stratocastera, to możemy sobie też zobaczyć te gałki, one się nie kręcą, co prawda. W każdym razie tak tutaj było, że była sobie jedna gałeczka od głośności i dwie od tony. Potem oczywiście pojawił się Gibson ze swoim Les Paulem. Tutaj mam akurat taki, pokażę na przykładzie SG. Potem się pojawił, w końcu SG też był Les Paulem. Potem się pojawił Gibson ze swoim układem, gdzie miał tutaj gałkę ton każdą do osobnego przetwornika jeszcze dodatkowo, czyli było tak jak mniej więcej w Fenderze, Stratocasterze. No i tak to po prostu się przyjęło przez lata, że ta gałka jest, ale na szczęście oczywiście pojawiały się również gitary na przestrzeni dziejów, które już tej gałeczki nie mają, nie? I są oczywiście produkowane gitary, jak na przykład tutaj o, nasze piękne Kelly, które już znacie, które ma tylko trójpozycyjny przełącznik i tylko gałkę volume. O filmik o gałce volume również będzie, bo to akurat jest moim zdaniem ważniejsza gałka niż gałka ton, jeśli chodzi o gitarowe granie. I tak to właśnie na przestrzeni dziejów ewoluowało, że nawet właśnie jak mówię, no producenci zaczęli robić to, że tej gałki nie ma, producenci zaczęli robić to, że na przykład w takim potencjometrze, który też jest niby tonem i też mamy tak jak tutaj w stracie, że mamy volume i dwa tony, to tutaj ten rozdziela nam płynnie humbuckera, nie? Więc to jest zrobione w ten sposób, taki Wilkinsonowski jest tutaj układzik ciekawostkowy. W każdym bądź razie z tą gałką volume jest tak, że jak powiedziałem na samym początku, ja wielokrotnie sobie tą gałeczkę oczywiście odcinałem i mam gitary. O, proszę bardzo, jak tutaj na przykład mój Sharver, gdzie jest tylko gałka volume, która zresztą jest nawet przesunięta jeszcze. O, bang, bang. Więc znam temat i wiem jak to wszystko gra i wiem jak to wszystko działa. Jak mówię, w muzyce ciężko metalowej, w niskich strojeniach i w ogóle w tego typu graniu, nawet już takim bardziej hard rockowym, moim zdaniem gałka ton jest zupełnie do niczego niepotrzebna. Ten potencjometr to jest po prostu archaizm. Jest to takie coś, że nie mogli tego w pewnych gitarach nie robić. We własnym swoim Les Paulu mam odcięty nawet w ogóle cały Les Paulowski układ i tylko jest zostawiona jedna gałka volume. Testy przetworników robiliśmy w ogóle bez jakiegokolwiek potencjometra i też jest różnica jak przetwornik gra, więc każdy gdzieś tam element układu w elektronice
to dodaje, czegoś odejmuje i coś powoduje i coś kreuje. Wiem, że są maniacy wymieniania na... Poczekajcie, ja gdzieś to miałem, ale teraz to tego nie znajdę. Ale wiem, że są maniacy wymieniania w ogóle na jakieś tam stare, jak się nazywa, kondensatorki, czy tam cholera wie, co to jest tam powstawiane. Ja nie jestem elektronikiem. W filmiku dalej na pewno będzie wytłumaczone, co to jest. No ale tam są takie różne pomarańczowe, takie duże, ładne, stare, oldschoolowe. W ogóle ludzie płacą za to nie wiadomo jakie pieniądze. To jest sprzedawane tylko i wyłącznie wtedy i można to tylko i wyłącznie wtedy kupić, jeśli mamy taką gitarę z tamtych lat i chcemy ją odwzorować dokładnie. Kupiliśmy na przykład gitarę bez elektroniki i samą deskę Gibsona z lat 60. Jeśli chcemy, żeby on był w pełni taką gitarą, jak była w latach 60., to wtedy wkładamy w nią oryginalne części z lat 60. Tak? Jeśli chcemy wyrestaurować gitarę taką, żeby była totalnym vintage, była totalnym kolekcjonerskim elementem, chociaż też już nie będzie, jeśli zmienimy nawet oryginalną część, to też jej cena wśród już takich drogich gitar spada, wtedy warto, ale dla wszystkich tych, którzy sobie to robią i kupują jakieś tam orange drop, czy jak się to nazywa, nie pamiętam teraz, bo jest to dla mnie sprawa zupełnie nieważna, to ktoś was wkręca i ktoś was dobrze ściemnia, a jeśli słyszycie różnicę, to bardzo się z tego cieszę. Ja generalnie widziałem gitary z takimi różnymi niby ulepszeniami i nic lepszego tam nie było. Gitara gra albo nie gra, to jest tak. Ja jeszcze nie doszedłem przez 20 parę lat, dlaczego i w ogóle skąd się to bierze. Mówią, że z deski, mówią, że z pick-upów, mówią, że z podstrunnicy, że progi stalowe zmieniają. Nie wiem. Grałem na różnych gitarach i nie wiem. Wracając do tematu, gałka ton to jest archaizm. Przechodzimy sobie teraz już po tym moim takim tutaj krótkim wstępie do tego, co ma nam do powiedzenia i do pokazania nasz kolega. Zachęcam jeszcze raz do tego, żebyście właśnie uczestniczyli we mgle i żebyście też robili swoje filmiki. Oczywiście te filmiki muszą być na fajnym, konkretnym poziomie, no, bez lipy, tak? I ten, który teraz obejrzycie, Gościnny Folk, jest na bardzo konkretnym poziomie i bardzo polecamy ten kanał i oglądajcie i pozdro i w ogóle smells like Seattle. Witajcie moi drodzy, Medawk z tej strony. Pozdrawiam Ksantypa z filmików o gitarach. No i dzisiaj filmik o jednej gitarze, o mojej, znaczy nie konkretnie o tej gitarze, taki temat bardziej ogólny. Konkretnie pogadamy sobie o potencjometrze tonów, a konkretnie układzie do obcinania wyższych częstotliwości w gitarze, a konkretniej sprawdzimy, czy jego usunięcie zupełnie z gitary coś daje w porównaniu z, po prostu do odkręcenia go na maksa. Ponieważ ja potencjometru tonów nie używam, a po co mieć w gitarze coś, czego się nie używa, to zamierzam go usunąć. No i tak, w większości gitar produkowanych seryjnie, takich normalnie dostępnych na rynku, właśnie potencjometr tonów jest. Jak go nie ma, to zazwyczaj jest to albo jakaś sygnatura, albo gitara robiona na zamówienie, z tego co pamiętam, i to głównie u ludzi grających właśnie metal. Z tego co mi przychodzi do głowy, to na przykład sygnatura Jeffa Loomisa, nie ma potencjometra tonów Mika Thompsona z tego... kurczę, zaciąłem się. Ze Slipknota też nie ma potencjometru tonów. Kilku jeszcze innych takich właśnie gitarzystów metalowych właśnie też nie ma potencjometru tonów u siebie. I spotkałem się z opinią na angielskich forach ludzi, którzy usunęli potencjometr tonów ze swojej gitary, że jest słyszalna różnica pomiędzy właśnie odkręceniem po prostu tonów na maksa, a ich zupełnym usunięciem. Podobno jak ten potencjometr, znaczy nie, to nie jest sam potencjometr, co zaraz wytłumaczę, jak ten układ jest wlutowany w gitarę, to jednak on troszeczkę tej góry mimo wszystko obcina i po jego usunięciu jest to słyszalne. Zanim przejdziemy do tego, co tygryski lubią najbardziej, krótki rzut oka na schemat elektryczny. To jest akurat schemat taki, jak jest u mnie w gitarze i to jest taki dość typowy schemat dla gitary, która ma dwa przetworniki typu humbucker, przełącznik trójpozycyjny, jeden potencjometr volume i jeden potencjometr tonów. Jeżeli kogoś interesuje, jak dokładnie działa elektronika w gitarze, jak działają poszczególne elementy, co to jest prąd zmienny i tak dalej, to takie proste wytłumaczenie znajdziecie na kanale, który też polecam, nazywa się Will's Easy Guitar.
Jest to kanał prowadzony przez jednego z producentów gitar, Williama Gelvina, akurat mało znane w Polsce. W każdym razie w jednym z filmików gościu, co prawda po angielsku, ale mam nadzieję, że angielski większość osób już zna, właśnie szczegółowo objaśnia działanie właśnie elektroniki w gitarze i poszczególnych elementów. Ja tutaj to przelecę tak pobieżnie, nie będę tłumaczył, co to jest prąd zmienny, w jaki sposób on jest generowany w przetwornikach i tak dalej. Także lecąc pobieżnie, po prostu sygnał z przetworników to jest nic innego po prostu jak prąd zmienny, prąd który zawiera całe pasmo różnych częstotliwości. I to jest właśnie ten dźwięk, różne częstotliwości to są różne tony, wyższe częstotliwości to są wyższe tony i tak dalej. I w takim prostym schemacie, nie narysowałem tutaj obwodu masy ekranowej, żeby było czytelniej. I lecimy po kolei, z przetworników lecimy na przełącznik trójpozycyjny. I on jest akurat tutaj, ten schemat tego przetwornika to mniej więcej oddaje to, jak on jest mechanicznie najczęściej zbudowany, czyli mamy tutaj tą wajchę, mamy dwie blaszki i przełożenie tej wajchy, tego przełącznika w którąś stronę, jedną z tych blaszek po prostu rozwiera albo ten styk, albo ten styk. Jak go przełączymy w tamtą stronę, to nam rozwiera właśnie ten styk tutaj, odłącza przetwornik przy szyjce i gra sam przetwornik przy mostku. Jak przełożymy tę wajchę w tą stronę, w to położenie, to wówczas popchnie tą blaszkę, rozewrze tutaj ten styk, odłączy przetwornik bridge'owy i gra sam przetwornik neckowy. Z tego lecimy na potencjometr volume i tutaj też to jest przedstawione mniej więcej mechanicznie, tak jak to wygląda w większości gitar. Lecimy z sygnałem tutaj. No i potencjometr to jest nic innego jak po prostu opornik o zmiennej rezystancji. No i jakby to powiedzieć, prąd zawsze leci po najmniejszej linii oporu, czyli jeżeli to ustawienie tego przetwornika byłoby na przykład tutaj, byłaby ta strzałka, myśmy tutaj to narysowali, no to wówczas idzie sygnał tędy, po najmniejszej linii oporu, nie przez tą całą ścieżkę oporową, tylko tutaj i prosto do gniazda. I to odpowiada właśnie potencjometrowi volume odkręconemu na maksa. W momencie, kiedy byłby całkowicie zakręcony w lewo i wówczas ten styk na tej ścieżce byłby w tej pozycji, wówczas tutaj wchodzi ten sygnał, musi przejść tą całą ścieżkę, tutaj to 500 kiloohmów najczęściej przy przetwornikach pasywnych, no i znajduje się w tym miejscu, to ma do wyboru, czy iść po prostu od razu do ziemi po najmniejszej linii oporu, czy tutaj przechodzić i się męczyć jeszcze przez cały wzmacniacz, układ ten i tak dalej, to wtedy po prostu sygnał jest po prostu zwarty do ziemi i no i to jest właśnie potencjometr volume zakręcony zakręcony po prostu maksymalnie w lewo. I tutaj do niego równolegle jest podłączony potencjometr tonów i układ tonów. I widzimy tak, uziemienie, czyli zwarcie sygnału do ziemi jest wówczas tutaj na tej środkowej nóżce podłączonej właśnie do tej gałki, do tego styku ruchomego na tej ścieżce. Tutaj najczęściej też jest 500 kOhmów w tonach, czasem się zdarza, że jest 250 kOhmów. No i na jakiej zasadzie to działa? Wyobraźmy sobie, że tego kondensatora tutaj na razie nie ma, ja go zakryję tutaj czymś innym. No i gdyby tego kondensatora tutaj nie było, to by działało w ten sposób. W momencie, kiedy wskazówka jest tutaj, znaczy wskazówka, ten styk jest w tym miejscu, no to prąd tutaj, zamiast w ogóle iść na ten potencjometr volume do gniazda i tak dalej, to tutaj sobie po najmniejszej linii oporu idzie do ziemi. Natomiast w momencie, kiedy on jest odkręcony, on byłby odkręcony maksymalnie w prawo, no to tutaj napotyka to całe 500 kOhmów, silny opór. I zamiast tutaj dookoła sobie iść i do ziemi przez ten cały opór, to po prostu prąd, idąc po najmniejszej linii oporu, idzie po prostu do gniazda, do wzmacniacza, do tego, co mamy podłączone tam za gitarą i tak dalej. I tutaj wchodzi nam takie coś pod tytułem kondensator. No i kondensator, co to jest, to też jest wyjaśnione w filmiku właśnie Williama Gelvina po angielsku. Najprościej ujmując, to jest
No to są po prostu dwie okładki z przerwą pomiędzy nimi. Albo z przerwą powietrzną, albo najczęściej tam jest po prostu włożony jakiś materiał nieprzewodzący i normalnie dla prądu stałego jest to po prostu przerwa w obwodzie, tutaj po prostu prąd nie płynie, koniec, kropka. Natomiast ponieważ mamy tutaj prąd zmienny, przemienny w przetwornikach, no to to już przerwą w obwodzie taką zupełnie, taką, to nie jest po prostu przerwa w obwodzie, tylko to się zachowuje jak... Również jak opór elektryczny. No tylko tutaj dochodzi takie coś, że kondensator ma różną impedancję w zależności, bo oporność właśnie tego typu kondensatorów albo też cewek nazywa się fachowo impedancją. I on ma różną impedancję w zależności od tego, oczywiście od jego pojemności, którą się zaznacza C i akurat w tym przypadku to C to jest właśnie to 0,047 mikrofarada i to jest najpopularniejsza pojemność i zależy też od częstotliwości prądu, który przez niego przepływa. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to impedancja właśnie tego kondensatora jest równa 1 pi FC. C, jak już wyjaśniliśmy, to jest właśnie pojemność tego kondensatora i to jest wartość stała. Natomiast F tutaj zawarte to jest właśnie częstotliwość tego prądu. No i tutaj właściwie jest rozwiązanie całe tego, jak działa ten potencjometr tonów w momencie, kiedy on jest całkowicie skręcony w lewo, czyli ta wskazówka jest tutaj. No to tutaj prąd idzie tutaj po najmniejszej linii oporu i napotyka to. No i teraz patrzymy sobie na ten wzór. Jak mamy częstotliwości niskie, czyli to F jest małe, w momencie, kiedy F dąży do zera, to to R, tutaj ta impedancja, wówczas dąży do nieskończoności. Jeżeli F dąży do zera, to wówczas R dąży do nieskończoności. No im niższa częstotliwość, tym większy opór napotyka, dlatego niższe częstotliwości prądu, czyli mówiąc po muzycznemu niskie tony, przez ten po prostu kondensator mało przechodzą albo nie przechodzą w ogóle. Natomiast wyższe częstotliwości, w momencie kiedy F dąży nam do jakichś dużych wartości, załóżmy, że nawet do nieskończoności to dąży, no to wówczas R wtedy w tym wzorze dąży do zera. Czyli im wyższa częstotliwość tego prądu tutaj, tym mniejsza wartość impedancji tutaj. No i wszystkie tony wysokie, czyli wysokie częstotliwości, wówczas im wyższa częstotliwość, tym mniejszą impedancję tutaj napotyka i po prostu jest uziemiana. I to jest cała zasada działania tego potencjometru, tego układu właściwie odpowiedzialnego za tony. Czyli to jest po prostu obcięcie wysokich tonów. Oczywiście jak ta wskazówka jest gdzieś tutaj w pozycji pośredniej, to zanim to wszystko napotka tutaj na opór w postaci, na impedancję w postaci tego kondensatora, to jeszcze ma normalny opór, opornik i część tego prądu po prostu idzie do wyjścia tutaj na gniazdo, a część po prostu jest, płynie tutaj. I całe to twierdzenie, z którym spotkałem się na forach, że układ tonów, jeżeli jest w gitarze, to nawet jeżeli tutaj ten potencjometr jest odkręcony na maksa w prawo, czyli jest w tej pozycji, to nadal troszeczkę tutaj tych, zwłaszcza wysokich tonów upuszcza. No i to jest poniekąd prawda, ponieważ no żeby on tutaj w ogóle niczego nie robił, no to musiałby być zupełnie odłączony. 500 kOhmów to jest bardzo wysoki opór, ale to nie jest opór nieskończony. Także troszkę prądu z tego naszego sygnału zawsze tędy pójdzie do tego obwodu. Pytanie, czy to jest wartość tego prądu na tyle duża, żeby to po prostu było słyszalne dla człowieka. No i to za chwilę będziemy sprawdzać. Takie jeszcze dopowiedzenie, bo jeżeli to ogląda jakiś elektronik, to oczywiście by się przyczepił, że tutaj to jest tak naprawdę nie jedynka, tylko bodajże tutaj jest chyba minus J, z tego co pamiętam, czyli od jednostki urojonej nie wchodzimy w jednostki, w rachunek liczb zespolonych i tak dalej, ponieważ nie o to tutaj chodzi. Natomiast odnośnie samego odpięcia tego właśnie układu odpowiedzialnego za tony, no jak widzimy, on jest w tym miejscu
I z tego co pamiętam w gitarze u mnie on jest tak samo właśnie podłączony. To, że on jest akurat tutaj podłączony, to on równie dobrze mógłby być na przykład tutaj, tego by nie było. On jest podłączony równolegle do tego potencjometra tonów i całe odłączenie tego układu odpowiedzialnego za tony pod względem elektrycznym to się sprowadza do tego, że ten przewód po prostu tutaj musimy przerwać i to jest... I to jest wszystko. No i oto jesteśmy przy tym, co tygryski lubią najbardziej, czyli śmierć, zniszczenie i gitary wybebeszenie. Jak widzicie, sobie już podkręcałem tutaj wszystko, co trzeba i dobra, i ten potencjometr tutaj, o to, co trzymam teraz w ręku, to jest właśnie tony. To czerwone tutaj, co jest zamocowane, to jest właśnie kondensator. Nie wiem, czy to się uchwyci na kamerze. W każdym razie, kondensator jest wlutowany tutaj w środkową nóżkę tego potencjometru, tak jak było u mnie na schemacie, i jest zwarty do masy, bo masę mamy na obudowie tego właśnie potencjometru. I tutaj właśnie tym zielonym kabelkiem jest podłączony tutaj do potencjometra volume, przy czym w tym, ten zielony kabelek to jest kabelek ekranowany, więc żyłą, która idzie w środku, jest puszczony właśnie sygnał tutaj na lewą nóżkę, a na tym a ekran to jest po prostu masa, jest do jednej wspólnej masy na potencjometrze volume właśnie wszystko poprowadzone. Jeżeli bym to chciał fachowo tutaj ładnie zrobić, to powinienem rozgrzać lutownicę i po prostu odlutować te kabelki tutaj od tego potencjometra volume, ale ponieważ i tak będę gitarę jeszcze wybebeszał, ponieważ chcę zrobić tutaj ładne ekranowanie w środku, ponieważ tutaj jest tylko tak pomazane trochę taką farbą przewodzącą, ale sprawdzałem miernikiem, to ona przewodność ma dosyć słabą. Dla pewności chcę po prostu to wyłożyć folią, plus zrobić jeszcze porządny obwód masy, ponieważ oni tutaj wyszli z założenia, że skoro masa jest na ekranie, to już nie trzeba jej lutować do gniazda. Zalecenie jest, żeby osobno poprowadzić masę sygnałową i masę ekranową. Dobra, bo się znowu rozgładałem. W każdym razie, jeszcze będę przy tej gitarze dłubał, także nie chce mi się po prostu, nie chce mi się lutownicę robić, także zrobimy to metodą najprostszą z możliwych, czyli po prostu biorę obcinaczki, takie jak do cięcia strun. Ciach, poszedł kabel sygnałowy, jeszcze tylko masę muszę odciąć. I potencjometr, volume, do widzenia. Zapraszam na koniec filmiku, ponieważ nagram tam próbki sprzed już mam nagrane próbki sprzed wymontowania właśnie tego potencjometru, tego potencjometru tonów. No i za chwilę nagram próbki te same, na tych samych ustawieniach wszystkiego, właśnie po już odcięciu tego układu odpowiedzialnego za tony.
witam już po próbkach. Jak widzicie, już się zrobiło ciemno od tego nagrywania. Samo nagrywanie więcej czasu mi zajęło niż nagranie tych próbek i tak dalej. Nie wiem, jak u was to było słychać. Nie wiem też na ile YouTube to skompresuje, na ile będą słyszalne te różnice. W każdym razie różnice nie są jakieś duże, tak naprawdę są bardzo subtelne, ale są, ja je słyszę. Szczególnie pomiędzy próbką trzecią a czwartą, tam gdzie był ten taki prosty riff, już bez palmiutowania. No w każdym razie mam nadzieję, że tą bardzo subtelną różnicę słychać. Jak ktoś ma do zarzutu, że próbki jakieś proste i tak dalej, ja wspominałem, a może nie wspominałem. W każdym razie teraz wspominam, ja na gitarze gram 4 miesiące, a przede wszystkim jestem basistą, moja główna zabawka wisi o tam. I nie będę się tłumaczył, po prostu jestem, no szczególnie jeszcze kostkowanie mi idzie dosyć słabo, ale w każdym razie mam nadzieję, że tą różnicę było słychać. Która jest bardzo subtelna tak naprawdę i nie wiem, czy tak naprawdę większy efekt nie będzie od leciutkiego przekręcenia gałki od tonów na potencjometrze, od góry na wzmacniaczu, tudzież tam w jakiejś symulacji wzmacniaczy. W każdym razie różnica jest, ja jeszcze jak patrzyłem po nagraniach, to po usunięciu tego potencjometru tone jest minimalnie, ale tak naprawdę minimalnie mocniejszy sygnał i on jest naprawdę ledwo co mocniejszy. W każdym razie, jeżeli ktoś potencjometru tonów nie potrzebuje, no to nie ma przeciwwskazań, nawet jest zalecenie, żeby go po prostu wyrzucić. No pozostaje pytanie, co zrobić z tą prześliczną dziurą, która tutaj została. Można albo zakleić, albo po prostu wkleić kołek drewniany i zalakierować, jeżeli ktoś to chce super elegancko zrobić. Natomiast ja się tym nie martwię, ponieważ to był tak naprawdę główny motyw, dlaczego ja usunąłem... ja nie mam problemu, co zrobić z gałką ton, ponieważ ja sobie w miejsce tej gałki ton, tego potencjometra, wstawię taki właśnie pstryczek, trzypołożeniowy, taki malutki. Ja na tym przełączniczku sobie zrobię rozłączanie cewek, ponieważ nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ja tam mam te przewody, które są od połączenia cewek w humbuckerach, ja mam je wyprowadzone aż do komory elektroniki i nie ma żadnego problemu, żebym sobie rozłączanie cewek zrobił i będę mógł na klinie mieć dźwięk taki podobny do singli. Ale to jak się zabiorę za porządne dłubanie, przy tym najpierw muszę zużyć ten komplet strun do końca, ponieważ jeszcze jak będę już to rozbierał wszystko, to będę robił ekranowanie i tak dalej. W każdym razie mam nadzieję, że się podobało. Jeszcze raz pozdrawiam Ksantypa, ja jestem Medawk. Zapraszam na mój kanał, między innymi z takiej tematyki stricte gitarowej. Mam u siebie przeróbkę basu z progowego na bezprogowy. Cześć! Filmiki o gitarach, kanał La Manche, szanowni państwo. Gitarowa mgła dotarła do tego tutaj właśnie miejsca, gdzie łączy się w jakikolwiek tam sposób Wielka Brytania z resztą świata. Właściwie to się rozdziela. Filmiki o gitarach, gitarowa mgła, zapraszamy.